Dzień dobry Państwu. Na kilku slajdach i kilku słowach chciałem przybliżyć taką najbardziej prosty sposób, w jaki będę potrafił wiedzę o komórkach macierzystych, bo dużo na ten temat słyszymy, a tak naprawdę nie wiem, czy każdy z nas zdaje sobie sprawę, czym są komórki macierzyste. Bo komórkach macierzystych możemy mówić wtedy i o takich komórkach mówimy, które mają dwie najważniejsze cechy. Z jednej strony hipotetycznie mogłyby się namnażać w nieskończoność, a z drugiej strony mogą różnicować się w dowolną tkankę. I to są dwie cechy, które wyróżniają komórki macierzyste i tak dzięki temu możemy je definiować. I komórki macierzyste tak naprawdę znajdują się wszędzie, w każdej tkance, w każdym narządzie naszego organizmu. W niektórych jest ich więcej, w niektórych mniej. No i jakby cała sztuka i cały problem, który narasta, jest w tym, aby znaleźć ten organ i ten narząd, w którym tych komórek będzie najwięcej, ponieważ im więcej tych komórek, tym więcej możemy zdziałać potem w medycynie regeneracyjnej. My we współpracy z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych po wieloletnich badaniach okazało się, że jednym z lepszych miejsc do pobierania komórek macierzystych jest galareta Whartona w sznurze pępowinowym. Tu na załączonym obrazku, który Państwo widzicie, właśnie widzimy pępowinę i przekrój, tak prawda, bo tu mamy całą pępowinę, przekrój jej i w tym miejscu dokładnie to, co tutaj teraz kursorem Państwu pokazuję, to jest właśnie galareta Whartona. I stąd pobierane są komórki macierzyste do naszych zabiegów. Ponieważ w badaniach okazało się, że jest ich tam największa gęstość, a po drugie, im komórki młodsze, tym większy mają potencjał do namnażania i do zróżnicowania się w te tkanki, które chcielibyśmy otrzymać. Także tutaj, i co ważne, w sznurze pępowinowym te komórki nie mają na sobie antygenów, czyli mogą być przeszczepiane do dowolnego biorcy. Ponieważ, tu jeszcze też chciałem Państwu tak na szybko jeszcze jedną rzecz opowiedzieć, bo tak naprawdę komórki macierzyste, jak każda komórka w organizmie, może być różnicowana poprzez markery, które na sobie ma lub są nieobecne. No i właśnie te markery, które są obecne, pozwalają nam wyróżnić komórki macierzyste, czyli w wypadku np. CD73, CD90, CD105. I co bardzo ważne, komórki macierzyste, te pobierane z galarety Whartona, nie mają antygenów HLA, czyli nie będą odrzucane przez biorcę. I w związku z tym są antygeny powierzchniowo-czynne, prawda? Tak. Powierzchniowe, które odpowiadają za reakcję autoagresji i odrzucenia przeszczepu przez biorcę. I dzięki temu jakby cały ten transfer komórek macierzystych i przeszczepienie jest bezpieczny dla pacjenta. Jeśli chodzi o aktualny stan badań i wykorzystanie komórek macierzystych na świecie, jeśli chodzi o maj 2018 roku, prowadzonych jest 840 badań klinicznych na całym świecie. I tak jak widać na załączonej mapce, najwięcej badań aktualnie toczy się w Azji, a konkretnie w Chinach. Potem Stany Zjednoczone i Europa to w zasadzie podobny poziom badań i rozwoju, no a inne kraje, inne regiony świata zdecydowanie mniej inwestują w te technologie. A propos samych komórek macierzystych, będąc na kursie profesora Kaplana, pana profesora, który tak naprawdę wymyślił i odkrył te komórki, nazwał je w 90-tych latach, nazwał je mesenchymal stem cells, MSC, takim skrótem. Natomiast poprzez ostatnich prawie 30 lat badań i wytężonej pracy całego uniwersytetu i wielu ośrodków, w których pan profesor pracował, aktualny stan wiedzy skłania go do tego, aby jednak trochę zmienić nomenklaturę i sugeruję, aby nie nazywać już tych komórek mesenchymal stem cells, tylko tym razem wyniki badań sugerują, żeby nazywać je medical signaling cells. Czyli tak naprawdę to nie same komórki macierzyste będą się różnicowały, inne tkanki czy inne komórki, natomiast sama ta komórka będzie wysyłała sygnały do komórek w naszym organizmie i one zostaną pobudzone do maksymalnej regeneracji. I tutaj takie też ostatnia praca z 2017 roku, opublikowana w Nature właśnie profesora Kaplana i współpracowników, na której widzimy, jak skomplikowany jest schemat komórek macierzystych i jak
z jednej strony wiele już wiemy przez te 30 lat prawie badań, a z drugiej strony jak wiele aspektów jeszcze wymaga dalszych badań i wyjaśnienia. Bo też pamiętajmy o tym, że te badania, które dzieją się w laboratorium, jeśli chodzi o komórki macierzyste, one jeden do jednego nie przenoszą się potem na to, co dzieje się w żywym organizmie. I to jest największy problem w badaniach nad komórkami macierzystymi. I jeśli chodzi o komórki macierzyste w ortopedii, bo tym tematem dzisiaj mamy się zająć, to na pewno Państwo słyszeliście o takich dwóch opcjach podawania komórek macierzystych i próby regeneracji komórkami macierzystymi. I na świecie, jak i w Polsce, komórki można podawać w dwóch formach w ortopedii, w leczeniu ortopedycznym. Jedna rzecz to w formie iniekcji dostałowej, no a druga to w postaci implantowania ich na matrycach bezpośrednio w miejsce ubytku. I wedle najnowszych doniesień i tego po przeglądzie najnowszej literatury i własnych doświadczeń widzimy, że te komórki macierzyste, które podawane są w formie iniekcji dostawowej, one nie mają potencjału regeneracyjnego. Podawane w formie iniekcji, jedyne co wnoszą i jak poprawiają stan kliniczny pacjenta, to działają przeciwbólowo. I to faktycznie zostało udowodnione i ten potencjał takiego leczenia przeciwbólowego w postaci iniekcji tych komórek macierzystych jest. Natomiast, aby przejść do procesu bardziej zaawansowanego, czyli procesu regeneracji gdzieś zmian zdrowotnych w stawie, potrzebujemy te komórki zaimplementowane w konkretnym miejscu, w odpowiednim stężeniu i przytwierdzone czy uwięzione w tym miejscu, w którym mamy defekt. Ponieważ stężenie komórek podanych w iniekcji zostawowej jest za małe. One rozpraszają się w całym jamie stawowej, w całej mazi stawowej i ten ich potencjał jest zdecydowanie mniejszy niż podawane w konkretne miejsce, uwięzione i przytwierdzone do tego miejsca, w którym mają oddziaływać na ten defekt, który mają zregenerować. Dlatego troszkę nam się zmienia optyka na to patrzenie na komórki, na działanie tych komórek macierzystych. Tutaj jeszcze ważna informacja jest taka, że tak naprawdę te komórki macierzyste, które są efektorami działania regeneracji w organizmie, są identyfikowane obecnie jako pericyty, które leżą na naczyniach krwionośnych w ich dystalnych częściach. I te komórki są głównym rezerwuarem biologicznym organizmu. Komórki macierzyste, które podajemy w sposób taki właśnie zewnętrzny, które są zagęszczone, mają działanie sygnalizacyjne, które mobilizują pericyty do konkretnych akcji regeneracyjnych. Takie są założenia teoretyczne, natomiast to, co w praktyce widzimy, w praktyce klinicznej, to idąc od początku, cała koncepcja naprawy chrząstki przez techniki bone marrow stimulation technique, czyli popularnie zwana mikrofrakturacja, która polega na tym, że po oczyszczeniu ubytku chrzęstnego zrobimy mikrozłamania w dnie tego ubytku w kości, pobudzamy komórki macierzyste leżące w szpiku kostnym i w samej kości do akcji, do wytworzenia regeneratu. I te komórki macierzyste w środowisku, w sąsiedztwie chrząstki zaczynają przemieniać się w chondrocyty. Oczywiście to jest takie, można to przyrównać do łatania dziury w asfalcie, po zimie, taką plombą ze smoły i kamieni. Nie jest to stricte chrząstka szklista, która tam powstaje, ale jest to coś, co pokrywa kość i redukuje efekt dalszej degeneracji, jak również zapobiega powstawaniu bólu w czasie chodzenia. Także naszym zdaniem komórki macierzyste podawane dostawowo mają działanie jedynie przeciwbólowe, które może być długotrwałe, może być dłuższe nieco, kilkumiesięczne nawet. Natomiast ten mechanizm działa zapewne na zasadzie uwalniania pewnych prostaglandyn, które są naturalnymi chemicznymi czynnikami blokującymi reakcję bólową w organizmie. I te komórki zmuszają organizm do działania tego po to, żeby zablokować reakcję bólową w organizmie. Natomiast, żeby wykonać jakąkolwiek regenerację, należy te komórki uwięzić w pewnej, tak jak już Karol wspomniał, doktor Pałka tutaj, w pewnym miejscu, w pewnej gęstości. I żeby to uczynić, to musimy się posłużyć pewnym trikiem. Teraz bym prosił ten filmik. Teraz chciałem Państwu pokazać, jak to wygląda taka technologia zaawansowanego wszczepienia
komórek macierzystych właśnie wyizolowanych z galety Worta. Oczywiście standardowo posługujemy się komórkami różnymi. Najczęściej są to komórki ze szpiku kostnego, które w postaci po prostu zagęszczonego szpiku kostnego się podaje. Ale wiadomo, że wiemy również, że ten potencjał, ilość tych komórek macierzystych z wiekiem gwałtownie spada. To znaczy u człowieka, który ma powyżej 50 roku życia, już jest naprawdę śladowa ich ilość. Więc żeby ten potencjał biologiczny odświeżyć czy wzmocnić, to prowadzimy taki eksperyment medyczny z komórkami młodymi, wyizolowanymi właśnie ze sznura pompowinowego, który jest odpadem poporodowym, a ostatnio dzięki badaniom zespołu Polskiego Banku Komórek Macierzystych pod kierownictwem pana doktora Tomasza Udaka okazuje się, że te komórki mają ogromny potencjał biologiczny w sobie. Mają bardzo istotne cechy, takie jak właśnie brak reakcji odrzutu między biorcą i dawcą, a więc można je dowolnie, bezkarnie przeszczepiać z jednego człowieka do drugiego. Tu nawet mamy przykład, że między jedną rasą a drugą możemy je przeszczepiać, prawda? Na tym filmie, dlatego że jest to pacjent pochodzenia afroamerykańskiego, któremu przeszczepiliśmy komórki macierzyste wyhodowane z białego noworodka. I jak taka procedura wygląda, tutaj Państwo widzieliście moment opracowania artroskopowego ubytku. Jednoczasowo w sali sąsiedniej przyjeżdża kontener z ciekłym azotem, który zawiera niewielką paczuszkę zawiesiny tych komórek macierzystych w głębokim zamrożeniu. I zaraz po przyjeździe te komórki są odmrażane w tak zwanej cieplarce wodnej do temperatury 37 stopni i po okresie tego ich odmrożenia musimy teraz wypłukać te wszystkie czynniki krioprezerwacyjne, które one drzemią, to są takie specjalne chemiczne roztwory, które zapobiegają obumieraniu komórek, zapobiegają ich uszkadzaniu podczas zamrażania głębokiego. I teraz te komórki przez takie wypłukiwanie, dwukrotne wirowanie, pozostaje zawiesina komórek w objętości około 1 ml. Także tuż przed implantacją my te komórki odmrażamy i przygotowujemy zawiesiny z nimi do implantacji. W postaci prostszej zabieg wygląda w taki sposób, że pobieramy szpik kostny i ten szpik kostny odwirowujemy i zagęszczamy. I w tych zagęszczonym szpiku kostnym liczymy na to, że ta gęstość komórek macierzystych jest tam większa. Oczywiście to nie są same komórki macierzyste, tylko to jest na pewno bomba biologiczna z różnymi komórkami, głównie jednorzestymi, podawanymi w ten sposób. Także jest to jak gdyby troszkę mniej kontrolowana procedura biologiczna, która u młodych ludzi daje całkiem ciekawe efekty. A same komórki macierzyste, które tutaj my używamy w naszym badaniu, mając nadzieję pomóc ludziom również po 50 w jakiś skuteczny sposób, właśnie polega na tym, że my te komórki wklejamy w tą dziurę, którą Państwo widzicie wewnątrzstawową, w postaci takiej łatki matrycy kolagenowej w tym przypadku. I tą matrycę kolagenową ta matryca się składa po prostu ze skóry wieprzowej, która jest pozbawiona komórek, pozostaje jedynie siateczka kolagenowa. I ta siateczka kolagenowa stanowi pewną pułapkę. Tutaj jeszcze na filmie widzimy przygotowanie do implantacji, do przejścia w tak zwaną fazę suchej artroskopii. Ta faza suchej artroskopii polega na tym po prostu, że usuwamy płyn ze stawu, który jest w normalnej artroskopii, wysysamy wszelkie płyny, a żeby mieć widoczność wewnątrzstawową, stosujemy taką płytkę wewnątrzstawową, która działa jak odciąg na tkanki miękkie, tak jak w namiocie cyrkowym się podnosi płachtę całą, to my tak samo sobie tutaj tkanki odciągamy, używając tej płytki i otwierając portal w taki sposób, żeby mieć dość przestrzeni do wsunięcia. Tuż przed implantacją suchą taką matrycę nasączamy delikatnie właśnie tym roztworem komórek, po to, żeby ta matryca wchłonęła jak gąbka te komórki do środka i zatrzymała je w odpowiednim stężeniu, uwięziła je po prostu na czas regeneracji. Sama regeneracja trwa kilka miesięcy, ale ten początkowy okres, to jest najważniejsze, to jest 3 miesiące, kiedy te komórki zaczynają tkać nową tkankę, a sam scaffold, sama matryca ulega biodegradacji, czyli zanika. Czyli w normalnej sytuacji po 3 miesiącach my już tej błonki tam nie mamy naturalnie, ona znika.
i pozostawiając po sobie ślad w postaci nowo wyregenerowanej tkanki chrzęstno-podobnej, powiedzmy, bo na pewno to nie są jeszcze takie, nie jesteśmy na takim etapie, że potrafimy chrząstkę szklistą wyhodować w obecnym, na obecnym etapie technologii. Cała sztuka polega na tym, żeby dobrze tą matrycę dopasować do ubytku, żeby ona nie wystawała poza brzegi ubytku i żeby ta noworegeneracyjna tkanka się dobrze wkleiła i uszczelniła brzegi ubytku do granicy chrząstki zdrowej. Więc po przyłożeniu tego wszystkiego pewne siły adhezyjne trzymają to w kości, ale żeby to się w czasie ruchu nie starło wszystko, pokrywamy to klejem tkankowym, fibrynowym. I robimy taką warstwę izolacyjną od góry, która jednocześnie skleja i całkowicie zabezpiecza tą matrycę, izoluje te komórki w tej matrycy od płynu stawowego, czy też krwi początkowo po zabiegu, żeby tam się właśnie ona nie mieszała, nie wypływały te komórki, żeby ta krew się nie dostawała do środka, to w taki sposób właśnie zabezpieczamy tą matrycę. Teraz widzicie Państwo, taki kisiel jest na górze, to jest ten klej tkankowy. I ten klej tkankowy już tam pozostanie, on ulegnie stopniowo biodegradacji. Natomiast w kolejnych dniach po zabiegu skrzep krwi, który pokryje to miejsce, będzie właściwym klejem. I ten klej, ten skrzep krwi przemieni się w tak zwany skrzep włóknisty. I ten skrzep włóknisty to zabezpiecza tę matrycę przed odklejeniem się w czasie właśnie tworzenia się nowej tkanki. Także mniej więcej kilka dni po zabiegu, w mojej ocenie to jest 5-7 dzień, my spokojnie i bezpiecznie możemy tym kolanem zacząć zginać, prostować. Oczywiście bez obciążenia, oczywiście pod kontrolą fizjoterapeuty, z rozciąganiem stawu kolanowego i wówczas możemy bezpiecznie mobilizować ten staw, co jest bardzo ważne w wczesnym okresie, dlatego że gdybyśmy zbyt długo przestawali w unieruchomieniu, to powstaną nam wzrosty wewnątrzstawowe, jak również nie nastąpi chondrogeneza. Żeby ta tkanka się przemieniła w chrząstkę, to musimy przede wszystkim mieć mechaniczną stymulację tego wklejonego implantu. Wówczas te komórki macierzyste zaczną się przemieniać w chondrocyty w większości i będzie powstawała łata. Będzie powstawała łata taka chondrogenetyczna, znaczy taka chrzęstkopodobna. Także tutaj nie mówimy, jeśli ktoś pyta, czy to wytworzymy chrząstkę stawową, nie jest to naszym celem. Naszym celem jest przykrycie kości chrząstką, znaczy tkanką chrząstkopodobną. Natomiast technologie, które polegają na hodowaniu chondrocytów, i tworzeniu i w próbie tworzenia rzeczywistej chrząstki szklistej są już dość zaawansowane, ale się okazuje, że i tak, nawet jak tam chondrocyty wszczepimy w taki sam sposób jak komórki macierzyste, to nie uzyskujemy rzeczywistej chrząstki szklistej, która się składa z czterech warstw. I ta nowo powstała tkanka jest wymieszana, tam nie ma takiej budowy rzeczywiście warstwowej. Nie ma takiej budowy rzeczywiście warstwowej i nie można o tym mówić, że my rzeczywiście chrząstkę tworzymy. Stworzymy pewien i tak regenerat, który powinien zastąpić chrząstkę przez jakiś przynajmniej czas i dać nam po prostu bezbólową możliwość funkcjonowania stawu. Chondrocyty hodowane miały dużą nadzieję, znaczy była to duża nadzieja na to, że otworzymy rzeczywiście chrząstkę szklistą. Ostatnie badania pokazują, że w większości jest to chrząstka składająca się z kolagenu typu drugiego, który jest kolagenem charakterystycznym dla chrząstki szklistej, jednak nie ułożonego w taki sposób jak w chrząstce szklistej rzeczywistej i to jedynie można zrobić laboratoryjnie. Natomiast taka prosta procedura, która polega na włożeniu matrycy, regeneruje taką tkankę, którą chcieliście Państwu pokazać, to jest tkanka, która powstała na bazie matrycy hialoplast w takim ubytku u osoby 54-letniej. I to jest właśnie ta matryca, którą układamy w ubytku. Ta matryca jest ze zwykłymi komórkami macierzystymi ze szpiku kostnego. I proszę zobaczyć, powstała taka tkanka, która jest twarda. Ona nie jest piękna, nie jest śliska, ale pokrywa cały ten ubytek. Ona się nie odkleja od kości i jest twarda. Stanowi o trochę, czy, który tam był
on nie powoduje zagłębienia się w nim i pacjent na tym funkcjonuje w sposób bezbolesny. Oczywiście są odczuwalne jakieś tam chrupania, w stawie to nie jest taki gładki ruch, niemniej ruch jest bezbolesny dla tego pacjenta. Same komórki macierzyste u ortoma podane dostawowo niestety nie regenerują w całości, nie potrafią zregenerować w ten sposób dziury w chrząstce. Oczywiście drugim, kolejnym problemem są ubytki, gdzie mamy ubytek chrząstki i kości, gdzie mamy dziurę w kości pod spodem chrząstki i tego typu ubytki musimy już jak gdyby leczyć bardziej zaawansowanymi technologiami dwufazowymi w taki sposób, że układamy wióry kostne na spód, które są też połączone klejem, wymieszane z komórkami macierzystymi i z tego formujemy, że tak powiem, dno, takie podłoże, fundament tego ubytku, a na ten fundament wklejamy właśnie chondrocyty. Jeśli byście Państwo chcieli tam zobaczyć, jak to się robi, takie zabiegi są na naszej stronie www.bjrd.pl, tam jest taka zakładka operacje i ktoś tutaj zainteresowany może sobie tam znaleźć więcej filmów, w ogóle nie chcę Państwa zanudzać szczegółami technicznymi, bo nie to jest naszym celem dzisiejszej konferencji. Natomiast chcemy podyskutować, co to naprawdę są komórki macierzyste, a więc te komórki macierzyste, które działają regeneracyjnie, to są pericyty leżące na naczyniach krwionośnych, a komórki macierzyste, które podajemy z zewnątrz, są to komórki sygnalizacyjne, znakowane pewnymi znacznikami, które są charakterystyczne dla komórek macierzystych wybranych ze różnych źródeł, bo tymi źródłami jest tkanka tłuszczowa, jest szpik kostny, jest błona maziowa, jest owodnia, jest krew pępowinowa, jest wreszcie ściana sznura pępowinowego, wyścielona tą garletę, słabą garletą Wortona, gdzie tego właśnie tam jest dużo. I z tych różnych źródeł możemy te komórki izolować i znakować je, oznaczać je czy separować je za pomocą tych markerów kodowanych, oznaczonych CD i liczba. Oczywiście to już jest domena biologów komórki, w ogóle biologów komórek macierzystych. My jesteśmy chirurgami i używamy to w warunkach klinicznych, używając ten produkt, wierząc, że dostajemy to, czego życzy sobie organizm naszego pacjenta. Także w tym krótkim przedstawieniu chcielibyśmy z Państwem tak w skrócie tą wiedzą podzielić. Gdybyście Państwo chcieli coś pożyczyć swoją wiedzę, no to zapraszamy na nasze kursy, które są organizowane cyklicznie właśnie w dziedzinie leczenia chrząstki stawowej. Tam możemy więcej na ten temat podyskutować, ale zapraszamy do czytania naszych publikacji, które również znajdziecie Państwo na naszej stronie bjrd.pl i ostatnich publikacji, które się ukazują w tym roku, w zeszłym roku, bardzo ciekawych na temat właśnie tego zagadnienia. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za uwagę i prosimy teraz o pytania. No właśnie. Bo jeszcze chcielibyśmy trochę pochwalić naszą współpracą z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych, o którym wspomniałem. Tutaj w tej dziedzinie Polski Bank Komórek Macierzystych się wywodzi z Banku Krwi Pępowinowej, która, że tak powiem, to jest jej główne doświadczenie biznesowe. Natomiast przy okazji pobierania krwi pępowinowej panowie w laboratorium, głównie pan dr Tomasz Ołdak, zaczął próbować hodowli tych komórek macierzystych, która nie jest łatwa, która wymaga specyficznych warunków. No i dzięki Bogu udało mu się to w Polsce dokonać. To, czego do tej pory nie dało się dokonać konkurencyjnym ośrodkom, między innymi w Turynie i między innymi w Singapurze, gdzie te zaawansowane badania są, wiemy z publikacji. Natomiast do tej pory nikt tego nie używał do przeszczepienia w warunkach klinicznych, do regeneracji chrząstki pacjentom. Także do tej pory te wszystkie badania są robione na zwierzętach. My, u nas się to dało dzięki współpracy właśnie z Bankiem Komórek Macierzystych w Warszawie zrobić to w rzeczywistym zastosowaniu klinicznym. Także tym możemy być dumni jako Polacy, ponieważ jest to pierwsza w świecie implantacja. Dobrze. Czy mamy jakieś pytania? Tak, mam. Pierwsze pytanie, jakie są warunki kwalifikacji do zabiegu? Chodzi zapewne o te komórki macierzyste z galaktyłortoma. Jeśli chodzi o te kwalifikacje, to przede wszystkim
pacjent starszy 45-70 lat, to są pacjenci, którzy w zasadzie powinni mieć endoprotezę, prawda? Czyli to są, komisja dietyczna się zgadza na tych pacjentów, którzy alternatywnie mogą być leczeni właśnie w taki sposób, aby uciec od przedwczesnej endoprotezoplastyki. To jest pierwszy warunek. Drugie to jest kolano jedynie. Na kolano mamy na razie zgodę komisji dietycznej. Trzeci, pacjent nie może być za ciężki, więc poniżej 35 BMI musi być. No, uszkodzenie na poziomie trzeciego stopnia według programu Lorenza. Czasami są to większe uszkodzenia, które damy radę zaopatrzyć. Ubytek musi być co najmniej powyżej 2 cm kwadratowych, z czym oczywiście nie ma. A jakie mogą być największe? To też takie pytanie padło. Największy do tej pory, jak się zrobili, to było 8 cm kwadratowych. To było prawie, że nie było całego kłucia przyśrodkowego i bloczek rzepki był również uszkodzony. I to robiliśmy w 4 takie kawałki, żeśmy poskładali i wkleili w 4 kawałkach tą matrycę dostawą. Nie może być cukrzycy, nie może być chorób zapalnych układowych, nie może być chorób nowotworowych w wywiadzie co najmniej 5-letnim u tych pacjentów. No i jest pewien profil badania takiego laboratoryjnego, który prześwietla tego pacjenta przed kwalifikacją. Także pierwszy pacjent musi przejść badanie laboratoryjne, aby potem mówić o tym. Nie przyjmujemy palaczy. I nie przyjmuję pacjentów, którzy nie zamierzają z nami współpracować pod względem rehabilitacji i dalszego prowadzenia. To prowadzenie musi być bardzo kontrolowane, bardzo ściśle, aby móc wyhodować chrząstkę w tym stawie. Jest osobnie duże, duże zagadnienie, jak prowadzić rehabilitację po takiej implantacji biologicznej. Także ci pacjenci muszą być rehabilitowani przez osoby, które są przez nas przeszkolone w tym zakresie. Mamy kilka osób takich w Polsce, kilkanaście, gdzie tych pacjentów odsyłamy. I rehabilitacja jest 2 razy w tygodniu się odbywa. Następne pytanie. Tutaj pytanie, skąd pewność, że komórki nie będą różnicować się w tkanki innych typów, te, które podajemy konkretnie w to miejsce? Takiej pewności nie ma, ale obserwujemy te komórki w rezonansie magnetycznym. Standardowo wykonujemy rezonans magnetyczny, taki kontrolny w 6 tygodniu, który nam mówi, czy jest wszystko w porządku. I zasadą, którą znamy z doświadczeń laboratoryjnych, jest taka, że znaczy z badaniach na zwierzętach, że te komórki się upodobniają do sąsiada. Czyli jak leżą w ubytku chrzęstno-kostnym, to one się mogą zróżnicować w chrząstkę, w kość lub, jeśli nie są dobrze stymulowane, tak, w tkankę chrzęstną, podobną z większą kompetencją tkanki włóknistej. A więc ta stymulacja i są przez sąsiadów, przez te mediatory jakieś tam międzykomórkowe, jak również przez stymulację mechaniczną, bo to jest ważne, żeby mechanicznie naciskać na przeszczep po implantacji, powodują, że te komórki się wrzucają w kierunku chondrocytów i tworzą chondrogenezę. Istotniejsze pytanie jest, czy one nie potrafią wytworzyć jakichś nowotworowych zjawisk. To nas bardziej niepokoi w zastosowaniu klinicznym. No więc naszą pewność opieramy na badaniach klinicznych, które były robione na zwierzętach i wykazało, że one właśnie mają bardzo niską teratogenność, właściwie znikomą, na przykład w stosunku do komórek macierzystych pobieranych z noworodków, gdzie tego typu zjawiska już są dość niebezpieczne i tutaj budzą dość duże obawy wśród naukowców. Natomiast komórki macierzyste ze sznura pępowinowego nie mają takich właściwości na szczęście. I druga sprawa jest taka, że też nie wykazują interakcji odrzutu przez gospodarza, przez biorcę. Te interakcje można wykryć przez badania biochemiczne. W krwi po prostu są pewne czynniki, które możemy wykryć. I tego typu czynniki są niewykrywane u tych pacjentów, którzy były te komórki były podawane. Natomiast mamy duże polskie doświadczenie na grupie dzieci, gdzie kilkaset już tego typu podań komórek macierzystych, nie dostawów, ale na przykład przy leczeniu pewnych chorób neurologicznych, wrodzonych czy nabytych, przez iniekcję do kanału kręgowego były przeprowadzane w ośrodkach klinicznych w Polsce, jak również w leczeniu chorób hematologicznych. Ja tutaj mam kontakt bezpośredni z kliniką wrocławską, gdzie były takie iniekcje
podawane i wiem od ze słów autorów, że no, nie obserwowano żadnych zjawisk niepożądanych u tych dzieci, które były leczone tego typu iniekcjami. Także tutaj tam moje obawy są, no są jakieś, ale nie na tyle, żeby nas powstrzymywać przed tego typu próbami. Kolejne pytanie. Czy chondromalacja czwartego stopnia i przebyta zakrzepica są przeciwwskazaniem do zabiegu? Chondromalacja czwartego stopnia. Zacznijmy od zakrzepicy. No, zakrzepica jest zawsze jest pewnym przeciwwskazaniem do zabiegów ortopedycznych. Te nasze procedury są robione artroskopowo, także redukujemy to ryzyko powstawania zakrzepicy. Minimalizujemy je, jednak zawsze powstaje i zawsze patrzymy, jaki jest czas, okres, który upłynął od zakrzepicy, czy pacjent jest obciążony i jak bardzo jest obciążony, pacjent jest ciężki, prawda, jakie ma BMI i jakie jest ryzyko powodowanej zakrzepicy po naszym zabiegu ortopedycznym. Jeżeli jest duże ryzyko, no to odrzucamy to, dyskutujemy takiego pacjenta. Natomiast jeżeli jest jakieś znikome, no to zgadzamy się na tę operację, podając oczywiście heparyn drobnocząsteczkowa. Chondromalacja czwartego stopnia jest to ubytek chrząstki czwartego stopnia, także tak, to jest główne wskazanie do podania komórek macierzystych. Natomiast tu się chciałem odnieść do problemu nomenklaturowego, że samo słowo chondromalacja jest nieprawidłowe, gdyż w dosłownym tłumaczeniu chondromalacja znaczy rozmiękanie chrząstki, a w tym chondromalacji czwartego stopnia tej chrząstki już tam nie ma, albo jest w śladowych ilościach, więc tam nie ma chrząstki i tam jest tak naprawdę chondronekroza. Więc powinno się mówić, że chondromalacja to jest pierwszy stopień zwyrodnienia chrząstki, kiedy ona rozmiękna rzeczywiście, a potem już kolejne stopnie to powinno się mówić, to jest chondronekroza drugiego, trzeciego i czwartego stopnia. I to jest prawidłowa terminologia. Kolejne pytanie. W sumie chyba takie najbardziej oczywiste i cieszymy się, że zostało zadane. Czy ten zabieg, czy ta operacja, którą przeprowadzamy, może opóźnić zabieg endoprotezoplastyki, a jeśli tak, to na jak długo? No właśnie, to jest naszym celem, żeby opóźnić zabieg endoprotezoplastyki. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że na obecnym etapie naszego doświadczenia nie potrafimy całkowicie zahamować procesu zwyrotnieniowego stawu, no ale gdybyśmy go przedłużyli o 5, 7, 10 lat, to dla nas był to duży sukces, czyli bezbolesnego funkcjonowania pacjenta. Żeby odpowiedzieć jak długo, nie potrafimy na to pytanie odpowiedzieć jak długo jest to możliwe, dlatego że zaczęliśmy te procedury w lipcu, 3 lata temu będzie, w lipcu będzie 3 lata, jak pierwszy pacjent był operowany właśnie tą technologią. I jak wiemy, ten pan do tej pory 68-letni całkiem nieźle funkcjonuje, bez bólu, a miał mieć już endoprotezę wszczepioną, także ten pierwszy zabieg jest bardzo dobry wynik ma. Natomiast kolejne zabiegi się troszkę później odbywały, dlatego że musieliśmy dopracować technologię narzędziową tego wszczepiania, jeżeliśmy taką przerwę roczną mieli między pierwszymi dwoma pacjentami a następnymi. I takie długie obserwacje nie mamy wśród następnych, mamy dwuletnią, półtora roczne obserwacje. Natomiast tych pierwszych pacjentów całkiem dobrze funkcjonuje, ale jak to mówią w ortopedii, pierwsze dwa zabiegi wychodzą najlepiej, potem się zaczynają schody. Także nie wiemy jeszcze wszystkiego, zobaczymy jak długo ci pacjenci będą funkcjonować bez do protezy. Mamy nadzieję, że no z 10 lat to byłoby fajnie. Kolejne pytanie. Jaki jest status prawny komórek macierzystych, które Państwo otrzymujemy z Polskiego Banku Komórek Macierzystych? Status prawny jest statusem leku biologicznego, więc my otrzymujemy produkt biologiczny, który jest de facto lekiem biologicznym w takiej postaci to zamawiamy, taki ma statut prawny ten produkt, on jest zarejestrowany i zarejestrowany przez Polski Bank Komórek Macierzystych i dostajemy produkt, który jest przebadany pod względem wszystkich, no, pod względem infekcji, pod względem potencjalnych właśnie zakażeń, jakiś tam ryzyk. Wszystkie podejrzane próbki są odrzucane, te, które przechodzą wszelką kontrolę, są do nas dostarczane. Także my nie robimy manipulacji komórkowej, jeśli tu jest właśnie to pytanie w kontekście, które prawnie są obarczone innymi, dużo ostrzejszymi obostrzeniami, na przykład pobieranie komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej, wysyłanie tego do laboratorium i ponowne szczepianie.
Tego w naszym ośrodku nie możemy robić w sposób formalny. Zresztą to są bardzo trudne sprawy do przeprowadzenia w warunkach polskich, tak naprawdę. Jedynie szczepy kliniczne to mogą robić. Natomiast my to możemy używać jako lek, zarejestrowany biologiczny lek, który jest produktem przebadanym i gwarantowanym przez PBKM na jego bezpieczeństwo. Kolejne pytanie, w sumie też logiczne. Jak można dostać się na taki zabieg, jak mieć się na kwalifikacji, jaki jest proces samej procedury? No, trzeba przyjechać do nas, do Bielska. Po pierwsze, trzeba się pojawić. Oczywiście, tak jak mówię, proszę sobie przeczytać warunki włączenia, bo być może już Państwo z tego będziecie wiedzieć, że jesteście poza warunkami włączenia. Na suwartoskopia Lukasza.pl jest taka zakładka na naszej stronie, gdzie znajdziecie wszystkie właśnie informacje na ten temat. Jak ktoś widzi, że nie jest wykluczony z tych warunków włączenia, to zapraszamy. Tak jak mówię, mamy na razie tylko zgodę na kolana, nie mamy na inne stawy. I wiek graniczny jest 70 lat, które niestety powyżej tego wieku nie możemy pacjenta kwalifikować. Więc przyjeżdżacie, ja Państwa badam, czy Karol Państwa bada. Jeżeli spełniacie system prawie ortopedyczny, no to podpisujemy taką wstępną umowę. Państwo jesteście wysyłani na skierowanie na badania laboratoryjne. Jeżeli w tych laboratoryjnych badaniach nic negatywnego nie wyjdzie, to wówczas możemy ustalać termin zabiegu. No i termin zabiegu mniej więcej jest dwumiesięczny, dlatego że dwa miesiące mniej więcej potrzebujemy na wyhodowanie tych komórek. My zamawiamy w PBKM te komórki i nam się ze świeżej pępowiny je ekstrahują, hodują je jak gdyby na świeżo, według zapotrzebowania. Pewnie tu się pojawi też pytanie o koszty takiego zabiegu, no więc w tej chwili ten koszt jest minimalny 19 tysięcy złotych z tymi komórkami, z pobytem ze szpitalu, z tymi matrycami, z wszystkimi. Taki jest koszt tego zabiegu. Nie są to zabiegi refundowane przez Narodowy Fundusz, gdyż jest to eksperyment medyczny na razie. Jak również nie są to zabiegi refundowane przez jakiegoś sponsora badania, ponieważ to jest badanie, które ma na celu określić, czy w ogóle jest jakakolwiek reakcja pozytywna biologiczna i na to badanie Komisja Bioetyczna się zgadza. Natomiast musicie Państwo też mieć świadomość, że jeśli bierzecie udział w jakimś takim badaniu sponsorowanym, to zwykle to są badania dwu- lub trójramienne, polegające na tym, że tylko w jednej grupie pacjentów, czyli w jednej trzeciej grupie pacjentów, pacjent dostaje te komórki. A i te pozostałe grupy pacjentów to są komórki, no to jest na przykład pusty skafold, żeby porównać, czy zrobić taki eksperyment medyczny, porównać, czy coś rośnie na pustym skafoldzie versus skafold z komórkami. I tego typu badania bezpłatne są obarczone tym, że Państwo losujecie tak naprawdę, czy dostaniecie te komórki, czy też nie. Także tutaj w tym badaniu, tak jak mówię, celem jest zobaczenie, czy da się uniknąć endoprotezy, ale pacjent płacąc ma gwarancję na to, że dostaje te komórki, każdy z tych pacjentów, który jest operowany. Nie, tutaj nie robimy żadnego eksperymentu pod względem porównawczym między właśnie pustym skafoldem i pełnym skafoldem. Kolejne pytanie. Dlaczego palacze wykluczeni są z możliwości stosowania terapii komórkami macierzystymi? Dlatego, że mamy dowody na to, że nikotyna bardzo, bardzo osłabia procesy regeneracyjne, osłabia procesy gojenia się. To samo zastrzeżenie dotyczy na przykład przeszczepu więzadłowych, łąkotkowych, pobranych oddawców, gdzie przez to, że się pali papierosy, no to trzeba. No to mamy duże problemy pooperacyjne i dlatego palacze są wykluczeni. Natomiast można zrobić tak, że jak ktoś przysięgnie, że przez pół roku nie będzie palił, na przykład 6 tygodni przed zabiegiem i potem przez pół roku po zabiegu, no to możemy podyskutować, ale pół roku musi nie palić, żeby ten proces regeneracji miał szansę w ogóle się pojawić. Mamy też własne kliniczne doświadczenia, które mówią o tym, że jak ktoś pali, to spodziewamy się dużych. No, spodziewam się problemów w okresie gojenia się właśnie takich przeszczepów tkankowych, komórkowych. Kolejne pytanie już po samym zabiegu. Jak wygląda proces rehabilitacji i po jakim czasie pacjent jest gotowy do takiej normalnej aktywności codziennej? No zwykle w takim standardowym oczywiście protokole to wygląda tak, że pacjent jest unieruchomiony
i chodzi o kulach z odciążaniem tej nogi przez 2 tygodnie. Następnie zaczynamy proces rehabilitacji, taki związany z tym, że musi się zgłaszać na wizyty rehabilitacyjne 2 razy do 3 razy w tygodniu, gdzie zaczynamy ruch tego stawu. Ten ruch musi być pierwsze w odciążeniu, w rozciąganiu stawu w taki sposób modelowany, żeby nie obciążać tego skafoldu w czasie ruchu. W zależności od wielkości ubytku, ten okres chodzenia o kulach to jest od 6 do 8 tygodni, a więc po 8 tygodniach pacjent już normalnie funkcjonuje. Czyli tak naprawdę ten taki okres restrykcji to jest do 8 tygodni, po 8 tygodniach już to życie jest normalne. I oczywiście benefitem jest to, że jest to zrobione artroskopowo, a więc nie ma jakichś tam problemów z gojeniem się, nie ma problemów z bliznami, z bolesnymi bliznami, ze wzrostami wewnątrzstawowymi. To nam się na szczęście nie zdarza przy tej technologii i suchej artroskopii. I czasami, no czasami jak są większe ubytki i tak dalej, no to musimy troszeczkę ten okres wydłużyć, szczególnie jak są przeszczepy chrzęstno-kostne, kiedy jeszcze pod te komórki macierzyste wkładamy wióry kostne. Te wióry kostne muszą zintegrować się z kością właściwą i ten proces jest dość długotrwały. Także obserwujemy to w rezonansie, robimy w 6 tygodniu rezonans magnetyczny i na podstawie tego, co tam znajdziemy, to planujemy dalsze kroki. Jeśli chodzi o dalsze postępowanie, no to powrót do sportu najwcześniej po 6 takiego obciążającego staw, no, dynamicznie, no to gdzieś 6 miesięcy, ale czasami dłużej, jeśli są duże ubytki i to również indywidualnie bardzo musimy oszacować. Dodatkowo stosujemy ortezy czasami, które odciążają to miejsce przeszczepu, żeby pacjent jak gdyby mógł wcześniej to obciążać bez kul. Czasami są dodatkowe procedury związane np. z wyprostowaniem osi stawu. To jest bardzo istotny czynnik całej procedury, że cała kończyna dolna musi być dobrze wyosiowana, żeby nie było przeciążenia w jednym miejscu stawie. Także czasami ci pacjenci przebywają osteotomię piszczelową czy nakulanową. Czasami jest to związane z przeszczepem więzadła krzyżowego przedniego czy tylnego, czy też naprawem łukotek. Także w zależności od tego, jakie są dodatkowe procedury wykonane, to ten protokół rehabilitacyjny może się troszkę różnić. Ale generalnie w mniejszych ubytkach po 6 tygodniach się wraca do normalnej funkcji, normalnie się wraca do pracy, a po 6 miesiącach do sportu, tak można by to w skrócie określić. Czy można określić, ile milionów komórek trzeba namnożyć do przeprowadzenia naszego zabiegu? Tak, można określić, jest to bardzo ważna cecha. Więc uważa się, że żeby komórki wywołały jakieś zjawisko biologiczne regeneracji, to ich powinno być co najmniej 7 milionów na mililitr sześcienny. My dostajemy porcję 10 ml na 10 milionów na mililitr sześcienny z PDKM-u i staramy się ten mililitr zmieścić w tym skafoldzie. Czasami zostaje za dużo, on się wylewa na zewnątrz, ale w tym stężeniu nasączamy ten suchy skafold, więc cała to stężenie tych komórek pozostaje. Oczywiście przy procesie rozmnożenia może być jakaś część tych komórek nieżywych, także zakładamy, że przynajmniej te 8 milionów na mililitr sześcienny takie stężenie utrzymujemy przy implantacji. No i właśnie tu jest też to istotne, że to jest bardzo dobre pytanie z uwagi na to, że musimy mieć świadomość właśnie tego utrzymania stężenia komórek, żeby wywołać regenerację tkanki, co było udowodnione na modelach zwierzęcych w laboratorium. A więc wstrzykiwanie komórek w postaci zastrzyku do czegokolwiek, do stawu, w szczególności gdzie mamy dużo płynu, one błyskawicznie ulegają takiemu rozcieńczeniu, że są śladowe w tym stawie i na pewno absolutnie nie możemy się żadnych procesów regeneracyjnych czy naprawczych spodziewać. Teraz mam ciekawe pytanie, ponieważ padło pytanie, czy zastosowanie komórek autologicznych zamiast allogenicznych mogłoby zminimalizować ryzyko transformacji nowotworowych, ponieważ do pacjenta wracałby jego własny materiał biologiczny, jednocześnie minimalizując ryzyko ewentualnych takich nowotworowych zmian. Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Niestety po pierwsze, nawet jak przeszczepiamy autologiczne komórki macierzyste, to nie mam pewności, że nie spowodujemy transformacji nowotworowej, ponieważ nowotwór może odebrać w każdym pacjencie, w każdym z nas i możemy go po prostu obudzić tymi manipulacjami komórkowymi. Także jeśli te jakieś komórki nowotworowe się znajdą w tym w szpiku kostnym, czy gdzieś tam i my to zaczniemy hodować i tam nam narzędzi stymulować, to niestety jest takie ryzyko, że możemy indukować nowotwór. W opisach klinicznych się to są pojedyncze sytuacje, które były opisane. Tak, a w przypadku badania tych komórek alogenicznych z sznura pępowinowego się to w ogóle nie zdarzyło.
zadaniu klinicznym jakimkolwiek wyczytnięć. Nigdzie nie odnotowano transformacji do tej pory nowotworowej odpukać. Natomiast oczywiście no, bezpiecznie i może lepiej jest posługiwać się komórkami autologicznymi własnymi, ale niestety, tak jak mówię, te komórki do 50 się utrzymują w jakimś tam sensownym stężeniu w nas, przy tkankach. I tak o wiele, wiele mniejszym niż to stężenie, które znajdujemy u noworodka, czy właśnie w szczurze pępowinowym. Także w zasadzie już powyżej 30-35 roku życia to stężenie jest na tyle małe, że jednak rozsądnym jest korzystanie z przeszczepów allo. Jednak oczywiście, tylko że ze względów oczywiście takich proceduralnych i też ekonomicznych, no tam nie jest to zrobić ze szpiku kostnego. Także jak są nieduże odbytki, to z powodzeniem ten szpik kostny nakładany na matrycę regeneruje tą cząstkę, na co mamy dowody, obserwujemy to w badaniach rezonansu magnetycznego. Co tam jeszcze, jakie było jeszcze część tego pytania? Czy autologiczne. No także takie mam mniej więcej granice, że 45-50 rok życia to posługujemy się przeszczepami zwykle ze szpiku kostnego, a powyżej tej granicy proponujemy pacjentom komórki alogeniczne. No i należy też pamiętać o tym, że ze szpiku kostnego nie potrafimy tak dokładnie wyekstrahować tych komórek. My podajemy zawiesinę koncentratu całego szpiku kostnego i mamy nadzieję, że te komórki tam sobie odpowiednio się zróżnicują, ale mieliśmy też takie przypadki, że po podaniu tych komórek szpiku kostnego zamiast chrząstki powstała kość właśnie w miejscu ubytku, czyli się taka osteogenoza stworzyła, czego byśmy nie chcieli. Zamiast chrząstki po prostu pokrycie kostne powstało. Padło pytanie, jakimi stawami planujemy zająć się w dalszej kolejności postawie kolanowej? No, chcielibyśmy wziąć na celownik staw skokowy, dlatego że mam też duże doświadczenie w leczeniu stawu skokowego. Jest to staw dość problematyczny, ponieważ jest to najbardziej obciążony staw organizmu ludzkiego i tam jak się procesy zwrotniowe zaczynają, no to nie mamy za bardzo co z tym zrobić poza endoprotezoplastyką, która ma jednak ciągle słabe wyniki, aż do artrodezy, czyli usztywnienia tego stawu, wywołania wzrostu kostnego w tym stawie, co z kolei ogranicza funkcję, szczególnie u osób młodszych. Także staw skokowy byśmy chcieli rozszerzyć dalej. Leczymy staw skokowy z użyciem komórek popieranych ze szpiku kostnego do tej pory, ale chcielibyśmy również możliwość mieć stosowany komórek alogeniczny. No i drugim stawem jest staw biodrowy, który również często ulega zwyrodnieniu. Także chcielibyśmy te dwa stawy w najbliższej przyszłości móc zaopatrywać w ten sposób. Kolejne pytanie. Państwo pytają, co w przypadku, gdy komórki macierzyste ze sznura pępowinowego są zabezpieczone w rodzinie? I czy jest szansa na przeprowadzenie wtedy takiego zabiegu poza programem? Czy na razie tylko i wyłącznie to, co wyraziła zgodę komisja bioetyczna? Niestety tu Państwa muszę rozczarować, gdyż te komórki nie są zabezpieczone. Bo jeśli Państwo mieliście pobrane krew pępowinową do zabezpieczenia, to jest krew odessana z sznura pępowinowego z łożyska i ta krew, czyli płyn, jest zabezpieczony. Natomiast te komórki drzemią w ścianie pępowiny. Jeszcze raz powtórzę, w ścianie pępowiny w garecie Whartona, właśnie to tutaj Karol pokazuje. I to jest wyrzucane. To normalnie bank komórek macierzystych wyrzuca, utylizuje to, jest to do spalarni wysyłane, ponieważ jest to odpad przy pobraniu. Tak, przy każdym porodzie jest to wyrzucane i niestety tego nie ma. Natomiast gdybyście Państwo planowali coś takiego zrobić na przyszłość, no to rzeczywiście nie wiem, czy bank komórek macierzysty oferuje taką usługę, ale nie głupie byłoby wyhodowanie z tego, właśnie z tego porcji komórek macierzystych i zamrożenie ich na przyszłość. Także to jest rzeczywiście sprawa przyszłościowa, ale niestety przy tych standardowych procedurach zamrażania krwi pępowinowej to jest zupełnie, zupełnie coś innego. Tutaj Pani pisze, że też jest taka oferta, dostaje błękitnym i złotym w polskim banku komórek macierzystych, że już można też zabezpieczać pępowinowy. O, no to nawet Pan doktor Odak mi o tym nie powiedział. Dziękuję za tę informację. W sumie już odpowiedzieliśmy na to pytanie, ale jeszcze raz je przytoczę. Czy regeneracja w podaniu własnych komórek macierzystych różni się od tych ze sznura pępowinowego? Jest gorsza, wolniejsza, czy gęsta w matrycy się różni? No to w zasadzie już.
Znaczy nie, no to jest inne pytanie, co do jakości tego. Tak, może jakoś. Także jest to dobre, rzeczywiście dobre pytanie. Myślę, że no my badamy te regeneraty jedynie obrazowaniem w rezonansie magnetycznym. Na podstawie tego obrazu coś możemy powiedzieć. Natomiast nie mamy takich badań, że pobieramy próbkę histologiczną z kolana. Po pierwsze jest to nieetyczne, po drugie nie chciałbym naruszać kolana, które już jest chore, żeby tam jeszcze wydobywać kawałek chrząstki, która się zregenerowała. Także z takich badań żeśmy zrezygnowali a priori. I tak naprawdę nie mamy badań histologicznych, żeby porównać, co się dzieje przy podaniu komórek alogenicznych versus ze sznura pompowinowego. Jedynie co to mamy obrazy w rezonansie magnetycznym. I nie wiem, czy tutaj możemy jakąś tą prezentację jeszcze podłączyć? No, z dysku. Mhm. Ja Państwu może pokazał parę zdjęć, jak to wygląda w rezonansie magnetycznym, skoro jest taka właśnie dyskusja się rozwija w tym kierunku. Mhm. Żeby pokazał, jak to wygląda właśnie w rezonansie magnetycznym, żebyście Państwo mieli pojęcie. No ale tak jak mówię, no, u młodszych osób się na pewno ten grubsza ta chrząstka powstaje, bo problem jest taki, że u starszych osób powstaje stosunkowo cienkie pokrycie to chrzęstne, natomiast u osób młodszych jest większy potencjał. I możemy sobie, tutaj to było maka. No właśnie, my musimy przekonwertować to. Tam będzie parę takich skanów właśnie z chrząstką, ze strzałeczkami kolorowymi, zielonymi. I tam będzie Państwo zobaczyć mogli, jak wygląda tkanka zregenerowana. Ja przygotuję takiego PDF-a z tej prezentacji, takie najważniejsze właśnie cechy, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak to działa. Mm-hmm. I jeszcze jest pytanie takie też ciekawe, biologiczne. Czy biorąc pod uwagę właśnie efekt terapeutyczny obserwowany w badaniu komórek macierzystych i to, co mówiliśmy, że to polega bardziej na tym efekcie takim parakrynnym, to czy pytanie polega na tym, czy wykluczają Państwo w przyszłości wykorzystanie preparatów bezkomórkowych otrzymywanych z hodowli komórek macierzystych w celu aktywacji endogennych komórek macierzystych w miejscu uszkodzenia? No właśnie, tak, bardzo fajne pytanie, dziękuję bardzo, bardzo mądre pytanie. Też się właśnie o tym zastanawiam, czy da się jakimś właśnie aktywatorem biologicznym zrobić tą samą kaskadę zjawisk biologicznych, które się uzyskuje przez manipulacje komórkowe. No myślę, że na razie to się dzieje na poziomie laboratoriów. Pewno w Polsce, w Krakowie wiemy, że to się dzieje. Byliśmy dzisiaj na takim spotkaniu właśnie naukowym na UJOT-cie. Dyskutowaliśmy ten temat. Także to się dzieje. To są badania na razie laboratoryjne na zwierzętach. I czekamy, kiedy będzie to można spróbować w zastosowaniu klinicznym. Niestety, żeby uchłodzić te zapędy, muszę powiedzieć, że wiele jest badań laboratoryjnych na zwierzętach bardzo obiecujących, które jakieś zjawiska pożądane wykazują. Natomiast jak się to zrobi u człowieka, gdzie ta biologia jest inna niż króliczka, szczurka i jakiejś innej świnki, się okazuje, że to nie działa. Że w wielu przypadkach po prostu to nie działa, to nie jest jeden do jednego. To nie można tego modelu zwierzęcego przenosić na model ludzki bezpośrednio. Także często te zapały naukowców, które mają świetne wyniki laboratoryjne, gdzie tam powstają profesury, habilitacje, w stosowaniu klinicznym upadają i wszystko jest bez sensu, prawda? Stracone pieniądze i stracone lata prac naukowych w tym kierunku. Także no, chciałbym, żeby tak było, powiem, ale do tej pory nie znaleźliśmy żadnych dowodów, żeby jakiś czynnik podawać i móc to podawać w warunkach klinicznych i mieć na to zgodę komisji bioetycznej. W Polsce, jak i na świecie, na razie badania właśnie nad tym pytaniem, które zostało zadane, ciągle badania trwają i są w fazie właśnie takiej laboratoryjnej. Także myślę, że to jeszcze kilka lat na pewno, zanim dojdziemy do fazy takich badań klinicznych. Pytanie, czy jest szansa na refundację zabiegu z NFZ-u? Dzisiaj doktor wspomina, ale... To pytanie nie do nas. do NFZ-u. Bo na NFZ oczywiście, no wiem, że tam powstaje jakiś tam cenning zabiegów ortopedycznych, ciągle się zmienia i tak dalej. No i tak szczerze mówiąc, te zabiegi, które są wykonywane z matrycą i ze szpikiem kostnym, można je zrefundować. W dużych ośrodkach, w dużych szpitalach, którzy mają kontrakt na ten temat, można taką procedurę wykonać w jakichś większych ośrodkach szpitalnych czy też klinicznych. Natomiast w naszym ośrodku nie, dlatego że mamy kontrakt jedynie na
tak zwaną chirurgię krótkoterminową jednego dnia, gdzie tego typu procedury nie są refundowane, więc my możemy to jedynie robić z komercyjną odpłatnością. Ale są ośrodki, które można przynajmniej z tym szpikiem kostnym tutaj zrobić operację. Mogę tutaj zareklamować pan doktor Szymon Dragan z Wrocławia. Współpracujemy razem i tego typu operacje różne, również tam są wykonywane przez pana doktora i jego zespół, doktor Mirek Kulej. To ci lekarze już wiedzą, jak to robić w sposób artroskopowy, także można tam spróbować we Wrocławiu. I chyba ostatnie pytanie na dziś, jeszcze raz powrót do tego pytania, czy jeśli faktycznie korzystając z tego programu złotego w Polskim Banku Komórek Macierzystych udałoby się zamówić sam sznur pępowinowy, czy wtedy jest szansa poza programem skorzystania z tego sznuru pępowinowego rodzinnie? No to tak, zgoda Komisji Bioetycznej obejmuje pewną procedurę zabiegową. Ona nie definiuje, kto za to płaci i jakie źródło tych komórek macierzystych, prawda? Także myślę, że na razie tylko możemy mówić o kolanie. Jeśli chodzi o koszty, no to jeżeli my musimy zapłacić za pewną porcję komórek Polskiemu Bankowi Komórek Macierzystych, więc jeśli Państwo się dogadacie z Bankiem Komórek Macierzystych i oni nam przyszli za darmo, to macie o tyle taniej ten zabieg u nas. Natomiast chcielibyśmy, tak jak mówię, rozszerzyć tę zgodę na inne stawy, ale chcemy zamknąć jak gdyby tą próbę kliniczną tych kolan, żeby mieć pewność, że to wszystko działa prawidłowo, mieć wyniki czarno na białym, opublikować to i z tą nową publikacją pokazać Komisji Bioetycznej, panowie, to działa w kolanie, chcielibyśmy to zrobić w innych stawach. W ten czas sądzę, że nie będzie problemu, żeby tą zgodę uzyskać. Natomiast no nie potrafię powiedzieć, jak to czasowo będzie i jak to możemy wszystko zaplanować na przyszłość. Mhm. I jeszcze raz prośba, żeby dostał może wyjaśnić tę różnicę między zabiegami u nas, a we Wrocławiu. Tutaj troszkę takim skomplikowanym, gdzie są Państwo i rodziny, że zabiegi zaczyna są u nas, a tam są tylko i wyłącznie. Tak, znaczy u nas są zabiegi z komórkami macierzystymi ze szpiku lub z komórkami ze sznura pępowinowego. A we Wrocławiu na razie są możliwe tylko i wyłącznie ze szpiku. Ale to nie procedura między, tak, u tych młodszych pacjentów, prawda? Ale nie ukrywam, że z panem profesorem Draganem staramy się o pewien grant, żeby robić te zabiegi również w sposób nieodpłatny w ramach badania właśnie we Wrocławiu i w Bielsku. Ale to jest przyszłość, to może za rok się coś uda z tego wykluć, nie wiemy, czy dostaniemy ten grant, czy nie. Ale nie ukrywam, że czynimy takie starania wspólnie z kliniką wrocławską. Natomiast we Wrocławiu można z matrycą i ze szpikiem kostnym wykonywać takie regeneracje metodą artroskopową. U nas można tak samo to wykonywać i jeszcze z tymi komórkami macierzystymi ze sznura pępowinowego, które są adresowane do osób po 45 roku życia lub do młodszych osób, które mają bardzo duże zniszczenia w stawie. I chyba tyle pytań na dziś. Także bardzo Państwu dziękujemy. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy temat na tyle, czas nam pozwalał. Tak, dziękuję bardzo za uwagę, za liczne pytania i obiecujemy, że przygotujemy jeszcze prezentację w formie PDF-u, która będzie dostępna na naszej stronie, tak? Cały ten webinar również będzie dostępny na i nagranie również będzie dostępne z tego webinaru, które będzie okraszone właśnie tą wspomnianą prezentacją z konkretnymi przypadkami klinicznymi. I na koniec jeszcze, czy możliwe jeszcze jedno pytanie? Tak, czy możliwe jest łączenie rekonstrukcji ACL i chrząstki? Tak jest, robimy takie rzeczy, staramy się to zrobić naraz na jednym posiedzeniu, ale jest to procedura długotrwała, wymagająca sprawności zespołu, znaczy do tego się przygotowujemy jak do akcji komandosu, do takiej operacji jednoczasowej, ale robimy. Dziękuję bardzo, życzę Państwu udanego weekendu. Bye, bye. Do widzenia. Dziękuję bardzo.